Borys, zobacz, co oni tu wypisują. Przecież jak rządziliście, było zupełnie inaczej. Pani Halinko, opowiem, co dobrego zrobiliśmy przez te słynne 8 lat. Unowocześniliśmy polską kolej. Wybudowaliśmy tysiące nowych dróg i autostrad dla bezpieczeństwa, szybkości i rozwoju biznesu. Wprowadziliśmy jeden z najdłuższych urlopów rodzicielskich. Wybudowaliśmy tysiące nowych żłobków i przedszkoli. Zagwarantowaliśmy opiekę za złotówkę. Rodzina była dla nas zawsze priorytetem. Szybki, powszechny i tani dostęp do internetu jest zarówno ważny dla ludzi młodych, jak i dla przedsiębiorców. Pewnie pani pamięta, że jak grzyby po deszczu powstawały orliki, po to, by przyszli mistrzowie mieli gdzie trenować i rozwijać swoje pasje. Suchą nogą przeszliśmy przez kryzys gospodarczy, jednocześnie zapewniając wzrost płacy minimalnej o blisko 100%. Przez 8 lat zrobiliśmy wiele dobrego. Nie uniknęliśmy błędów jak każdy, ale wyciągnęliśmy wnioski. Wspólnie możemy zrobić jeszcze więcej. Dlatego 13 października wybierz kandydatów Koalicji Obywatelskiej.